Dzień dobry. Pod produktem jest 3,99, a ja zapłaciłem 4,85. Możemy się... 180. Idę sprawdzę. Dobra, się przejdziemy, zobaczymy. Czyżbyś sklep chciał oszukać? Nie, dlaczego? Jaka cena jest? 3,99. A ja 4,80. Nie, tu jest jakaś pomyłka. Ja nagrywam, proszę pani, w tej chwili, że proszę sklep... pana, może pan nagrywać, ja panu wypłacę różnicę. Ja nie wiem dlaczego, a poza tym ja nie wyrażam zgody, by pan mnie nagrywał. Proszę i podejść do informacji. Jestem oszukany. Proszę podejść. Proszę pana. Proszę podejść do informacji z drugiej strony po wypłatę różnicy. Pani? Tak. A ilu klientów oszukaliście dzisiaj? Jakaś reklama będzie, żeby przyszli? Proszę pana, proszę nie nagrywać, bo u nas jest chyba jasno, komunikat tam wisi. Tak? Że nie można nagrywać. Ja wzywam kierownika w takim razie. No to proszę bardzo. Podejść ze mną do informacji, proszę. Proszę wezwać kierownika. A co z tymi ludźmi, co zostali oszukani? O. Pan nie będzie mnie nagrywał, ja po pana nie będę rozmawiał. Twarz będzie zamazana. Nie. Ania, zostały oszukane. Wezwij policję. Zostały oszukane. Dobrze, wyjaśnimy to, ale bez telefonu. To jest mój dowód. To jest mój dowód, że ja zostałem oszukany. Ile klientów zostało oszukanych? Ma pan jakiś dowód na to? Ma pan świadków, ma tych klientów? Ja jestem klientem. To jest jeden. No jeden. Ale to już nie pierwszy raz mnie spotkało. Tak, że pierwszy raz mnie spotkało. Dlaczego pan nie chciał wziąć tych pieniędzy, tej różnicy, które pani chciała wypłacić? A co z klientami, którzy zostali oszukani? Została przy panu ta cena poprawiona. No tak czy nie? Ale przez te 3 godziny albo od rana, ilu zostało ludzi oszukanych? Nie tylko ja na pewno, tak? Nie, tego nie wiemy. A, nie wiemy. Czy w ogóle ktoś został oszukany? Oszustwo niedoskonałe, tak? Bo nie wiadomo. To nie pierwszy przypadek.
No dobra. Tak? No ja znalazłem to panu cenę i cena na sklepie jest, zaraz panu powiem. 3,99. Nie, 4,85. Już taka cena jest? No, 4,85, wisi przy tych cipsach, gdzie końcówka z kodem kreskowym jest 550.